Witam wszystkich na drugim odcinku z gry Stepford Country River. Dzisiaj zrobimy sobie pojedynek wyścig. Kto pierwszy będzie na Limba du Sea? Mój kolega jedzie ekspresem. Jeszcze nie odjeżdża, jakby co. I jedzie trasą Mogartown, a ja jadę przez Bentham. I zobaczymy, który pociąg będzie szybciej, jeżeli będzie jechał na stację normalnie. Także teraz będzie odliczanie jazdy, tylko sobie drzwi wszyscy zamknijmy. Znaczy jeszcze nie można, nie odjeżdżaj. I start. I teraz kto będzie szybciej? Podejrzewam, że może być mój kolega szybciej, choć w sumie nie wiadomo. O kurde, ja stoję. Czyli masz teraz większe szanse na zdążenie. Jest ze mną miłośnik Mana. Jedzie on buferem, ja jedę pod tą klasą, jak tu widać. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. A będzie mi bardzo. Tak, właśnie nie wiem, czy słyszycie, chyba nie słyszycie, bo miłośnik Mana, ale mówię, że jeżeli chcecie więcej odcinków z tej gry, napiszcie w komentarzu Stepford Country River, albo po prostu napiszcie jakiś fajny komentarz, a przypniemy wam serduszko, to będzie serduszko ode mnie. Oczywiście nie da się drugiego od miłośnika Mana, ale to moje serduszko będzie znaczyło, że to też chodzi o właśnie tą osobę. Ja właśnie jadę, mam nadzieję, że będę szybciej, bo ja... No, będę musiał hamować. Tam jak mi się żółte zacznie palić, to wtedy zacznę hamować. Ojeju, hamuję już, bo mam żółte ciągle. No, bo ja mam czerwone ciągle. Znaczy teraz mi się pojawiłam. No, to może ten pojedynek. W sensie mam dłuższą trasę. Tak, tak, bo ja skręcam w prawo, czy w lewo chyba, albo w prawo, nie wiem, nie pamiętam. Albo na gorszą, a kiedy będziesz na Legends of Red World? To ja będę minutę później na Legends of the World, choć mam opóźnienie minutowe. No a teraz sobie siedzę. Kulturę. Znaczy to nie będzie szybciej. Jeżeli chcecie też więcej odcinków z innych gier w Robloxie, na platformie Roblox albo gry mobilne, bo też będzie seria z gier mobilnych, to napiszcie w komentarzu. Oraz, jeżeli nie wiem, kiedy widzicie ten odcinek, najprawdopodobniej widzicie ten odcinek 8 albo 7, jeszcze nie wiem, to w naszej grze prawie już jest 5000 odwiedzeń. Jeżeli oglądacie to, to może już te 5000 jest, więc bardzo wam dziękuję. Z Bus Transport pojawi się odcinek. I... potężny update będzie, bardzo dużo tam się zmieni, linia nowa, nowe miejsca, tam jeszcze będą linie nowe dorobione, więc śledźcie, subskrybujcie ich kanał, żeby was tego nie ominęło. I tutaj też miłośnika Mana, bo on też będzie nagrywał odcinki ze mną oraz też z Bus Transport będzie nagrywał odcinki. Tak, i on też będzie nagrywał gry z, jak mi mówi, planuje rozpocząć serię z Brawl Starsa, więc jeżeli interesujecie się Brawl Starsa, a chyba bardziej... Na razie,
Na razie jeszcze nie będzie boost, znaczy Brawl Stars u miłośnika Mana. Tak myślę, że miesiąc, a może dwa i będzie tam na kanale. Ale są też inne gry fajne tam, więc wam polecam. Jeżeli będziecie chcieli, to wam szybny link w opisie, tak, w opisie. A nie, no powiem ci. Mam opóźnienie ogólnie. Więc to jest ciekawe. Pokażę wam też takiego fajnego haka. Ojej, ja tu się zbytnio chyba rozpędziłem na tej stacji. I jakby co, też się nie dziwcie. O Boziu, mam tutaj. Nie dziwcie się, że ja przekroczę prędkość, bo to jest dzisiaj wyścig. I ogólnie prędkości mogę sobie tak, że tak to powiem, no, przekraczać, bo po prostu to się liczy teraz wygrana w tej grze. Nie zrealizowanie, teraz tylko wygrana. Znaczy teraz też realizować i się zatrzymujemy, ale też się tutaj liczy, kto będzie pierwszy. Większe szanse ma mój kolega, bo on pojechał trasą przez Mogertown, a ta trasa jest szybsza. I też napiszcie, czy mnie lepiej słychać, bo ostatnia było... Właśnie chyba cię nie słychać, więc to się naprawi. A właśnie, a propos jeszcze bus transport, czy, bo tutaj miłośnik Mana robił taką jedną rzecz. Czy dostępność malowania autobusów będzie dla wszystkich, czy tylko dla adminów i moderatorów? W sensie ja to testowałem i to farbował zajezdnie, drzewa i wszystko, więc no nie wiem, czy to dobre, ale może w przyszłym update'cie, może, jeżeli będzie to przez parę dni, więc szybko wpadajcie na bus transport, jeszcze tego nie ma, bo nie ma 5000, ale jeżeli będzie update i będzie odcinek, to wpadajcie, bo przez tydzień tylko będzie możliwość malowania autobusów, później już niestety ta funkcja zniknie, więc wpadajcie wtedy. Ja mam też do bus transport prześlę link, albo link w karcie macie, albo na koniec filmu wam się wyświetli bus transport, więc wpadajcie. Tam też więcej update'ów mamy w planach. Teraz robimy Gdańsk obecnie. I tutaj też odpowiem na komentarze widzów, bo też było dużo komentarzy ostatnio pod filmami, w szczególności z bus transport. Bo to ja widzę, że wam się bardzo podobają te odcinki z tej gry. Już wam czytam, bo tutaj napisały takie bardzo fajne odpowiedzi. Już tutaj czytam. Wyciszę tylko dźwięki. I tak. I tutaj napisał pan Marcin Romanowski, że może dodać tramwaje lub pociągi. I tutaj tak. Tak. Tramwaje już jest, co prawda, jedna linia, ale jest i mamy... Budowa jest. Tak. Tak, budowa trasy kolejowej jest, więc może pociągi zostaną wprowadzone. Choć tramwaje już są, więc można już tam wpadać. Mamy rozwój tych tramwajów, tak. Jeszcze mamy wprowadzić te tramwaje. I tutaj też... No właśnie, linia 2 się może jeszcze pojawi. I też była od tego samego pana odpowiedź, że może nowe radiowozy na komisariacie. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie jest komisariat, to on jest na Gdyni. Tam teraz już jest dostęp do tych radiowozów. I tak, radiowozy też mamy w planach. O, siema. Siema. Ty już odjeżdżasz? Jeju! Jeju, jeju! Wjechałem. I te radiowozy będą wprowadzane. I tutaj Kuba Tarkowski też napisał, czy można zagrać z kolegą. Na naszą grę może wejść każdy.
Więc tutaj nie ma żadnych ograniczeń, kto może, kto nie może. Może wziąć każdy. Więc możesz serdecznie zagrać z kim chcesz. Będzie mi na pewno miło. Właśnie też Patrick Sorg, nie wiem czy dobrze wymówiłem, jeżeli nie to przepraszam, też zrobił tam grę. Tak. Ale mówię teraz o innej grze, o Patryka Sorg. Nie wiem czy dobrze przeczytałem, jeżeli źle to przepraszam bardzo. O tak, tak, Patrick Storage, jakoś tak to było. I niestety, a ty się zatrzymujesz na Agent City. I właśnie Patryk Storczy nam podsunął, znaczy też zrobił grę. I a, tu Patryku bardzo fajnie ta gra zrobiona. Widzę, że na tykach jest wzorowana fajnie. Tak, bo też tutaj wiaty, u nas w grze wiaty są robione przez tutaj właśnie miłośnika Mana. Niektóre są przez niego robione, niektóre są wiadomo ściągnięte, ale większość tych wiat na terenie naszej gry jest właśnie zrobiona przez niego. I tutaj powiedział, że ma radę, żeby też robić swoje wiaty, bo wtedy jest ładnie to wygląda. Więc też polecam w ten sposób. Jeszcze patrzę, czy były jakieś komentarze, czy nie. O której będziesz miał Westwiven? Nie wiem, czy się pytałem, ale chyba nie. Halo, kiedy będziesz na Westwiven? A kiedy będziesz na Westwiven? Aha. No. Tutaj tego. Dziękuję wam też z góry za wszystkie komentarze. Tutaj też wchodzę. Ja właśnie odjeżdżam z przystępu. Bardzo też odcinek się wam spodobał z Urban Move 4. I też z tej serii odcinki będą jeszcze. I tu było 12 komentarzy. Tak. I właśnie teraz tutaj zobaczmy sobie. Napisała tutaj osoba. Bardzo dziękujemy panu, to jest pan, tak? Pan Aartek, City Builder Inc. I tutaj nie mogę niestety dalej przeczytać. Chyba Minecraft. Ten pod odcinkiem jeszcze z Urbanów 4. Bardzo mi się spodobał i subik nam zostawił. Bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło. Tutaj Alan Blocks napisał fajny odcinek, też bardzo dziękujemy. I tutaj Patryk Stork napisał, już czytam. Tak. Ogólnie to na Nid. Ojej, nie zatrzymałam się tutaj, przepraszam. Ogólnie to na Nid Basy zawsze na moim prywatnym serwerze gram. Bo nie lubię grać z ludźmi, bo we mnie wjeżdżają i mnie to laguje. Najwyraźniej będę musiał stworzyć kolejny serwer do Urban Move 4. No, chyba też popieram tą decyzję. Choć Urban Move 4 ja tam akurat lubię, bo wtedy jest bardziej realistycznie. Choć w Nid Basy to faktycznie denerwuje, bo mnie laguje. No. Tak, i animacje drzwi w Nid Basis. Tak. W Nid Basis akurat jest tak, że są dźwięki takie byle jakie, a w Urban Move co ja cenię za to, że dźwięki są takie naprawdę realistyczne. Nie mówię o, mówię o większości autobusów, bo niektóre nie mają, ale większość autobusów tak ma. Więc... jeszcze. Ja ogólnie dojeżdżam do Westwiven. Na Westwiven prawie.